Takie władowania zdarzają się tylko kilka razy w roku. To tak zwane bawole echo. I zaczynamy. Jedna z najgroźniejszych Witam Was moi drodzy bóż, w kolejnym materiale na naszym kanale. Ten film Dziś porozmawiamy sobie naszych o pogodzie Na kolejny dni, YouTube i Weekend. Dziękujemy. Lada moment: Weekend, po piątku oczywiście, sobota. Jeśli chodzi o sobotę. No, to będzie robota, bo będą być może burze związane z tworzącym się niżem, który dosyć szybko przewędruje z Polski południowo-zachodniej przez Polskę centralną i północno-wschodnią. W ogóle tam będzie bardzo ciekawa sytuacja z frontem atmosferycznym, który zacznie się tak fajnie wyginać, ale to zaraz wam pokażę. Na pewno burze nie będą tak silne jak te, które widzicie za moimi plecami. To jest zdjęcie wykonane o. Zdjęcie wykonane przez nas, przeze mnie i przez Martę w okolicach Łomży. Tu mamy czyste niebo, natomiast zachmurzenie jest na w strefie zbieżności przed prądem atmosferycznym chłodnym, który wtedy przez nas wędrował z Polski Zachodniej przez Polskę Centralną i do Polski Wschodniej, więc mieliśmy wtedy całkiem fajne, fajne fajerwerki. Tych burz dosyć dużo powstało, więc działo się, oj działo się w pogodzie. Natomiast co się działo nad Polską, jeśli chodzi o ostatnie 24 godziny, jeśli chodzi o temperatury, najniższe temperatury w górach, szczególnie w Zakopanem minus 7 stopni Celsjusza i w Polsce południowo-zachodniej delikatnie poniżej zera. Natomiast już w Polsce... południowo-zachodniej? Południowo-wschodniej, przepraszam. Natomiast już w Polsce centralnej... I zachodni oraz północno-zachodni, zobaczcie, że te temperatury minimalne już są powyżej zera. Oznacza to tyle, że tak jak wspominaliśmy z dnia na dzień, te temperatury dosyć ładnie nam rosną. Temperatury maksymalne, zobaczcie. Najniższe w Zakopanem, tam minus 3 stopni Celsjusza, ale już w województwie zachodnio-pomorskim 11 stopni Celsjusza. Generalnie Polska Zachodnia, tutaj zachodnie województwa. Wiadomo, że te temperatury są wyższe z racji tego, że ta ciepła masa powietrza przemieszcza się z zachodu w kierunku wschodnim. Co innego, na wschodzie tutaj oczywiście chłodniej, ale i tak te temperatury dosyć przyjemne. Natomiast jeśli chodzi o Czwartek w godzinach popołudniowych, zobaczcie w województwach zachodnich, szczególnie województwo Dolnośląskie, od 15 do 16 stopni Celsjusza. Całkiem wysokie temperatury, prawda? W Polsce Południowej też całkiem ok, ale już w górach minus 1, minus 2, minus 4 stopni Celsjusza. W Polsce Wschodniej też troszeczkę chłodniej. Co w kolejnych godzinach? W kolejnych godzinach przede wszystkim będzie zbliżał się do nas system frontów atmosferycznych związany z niżem Kilia. To co w tym momencie w Polsce północnej się dzieje, czyli opady, które tam występują, nie są związane jeszcze z frontem ciepłym tego niżu, a z frontem okluzji, który jest przed tym frontem ciepłym. Zobaczcie, tu jest niż Kilia. Natomiast tu mamy front okluzji, który rozchodzi się na front chłodny oraz front ciepły, dosyć słabo zaznaczony. Te fronty są jeden przy drugim, ale one faktycznie są. Natomiast tu mamy front okluzji. Co jeśli chodzi, tu jeszcze raz pokazałem, widzicie, dzisiaj szybko zrobiłem slajdy. No i w sumie o tym tego nie zarejestrowałem, co, co wam dla was zrobiłem. Tutaj jest właśnie ten niż filia, którego centrum znajduje się nad Islandią. Front okluzji, front chłodny. Oraz front ciepły. Tutaj mamy strefę, w sektor cieplejszego powietrza, na tu zdecydowanie chłodniejsze powietrze wraz z dobrze, widocznym, z dobrze widoczną konwekcją, która tam występuje. Przynieśmy się nad Polskę. To jest właśnie ten front okluzji, który szczególnie w Polsce północnej, a szczególnie północno-wschodniej, centralnej przyniósł opady deszczu lokalnie intensywne. Tu jeszcze te opady deszczu występują od Warszawy, po Łomży aż po Suwałki. Ten front trochę się intensyfikuje i przemieszcza w kierunku naszych wschodnich granic. Jutro, czyli w piątek, niż delikatnie przemieści się w stronę Norwegii, a wraz no i będzie pchał przed sobą właśnie ten system frontów atmosferycznych. Pierwszy do Polski wejdzie front ciepły, po tym froncie pojawi się wzrost temperatury, natomiast front chłodny ułoży się poziomo na mapach. To jest bardzo istotne, że on się ułoży poziomo. Dlaczego zaraz Wam powiem? Tu mamy sytuację baryczną, jaka będzie występowała w nocy z czwartku na piątek. Będziemy mieli najwyższe ciśnienie w Polsce południowej, południowo-zachodniej, ponad 1020 hektopaskali. Na północnym wschodzie te ciśnienie będzie zdecydowanie niższe, ale już w piątek widzimy, że ten niż zacznie wpływać na pogodę w Polsce. Ciśnienie zacznie spadać szczególnie w Polsce północnej 1010 hektopaskali, w Polsce południowej 1016 hektopaskali i tu powoli zacznie robić się zatoka niskiego ciśnienia gdzie utworzy się ten nowy niż, ale tu jeszcze na tej mapie tego nie widać. Jeśli chodzi o cyrkulację, ten niż będzie zaciągał z północy i z nadatlantyku powietrze niezbyt ciepłe, ale również niezbyt zimne, takie typowe, atlantyckie, 7, 8, 10, 12 stopni Celsjusza. Ono będzie tutaj szczególnie zaznaczało się w Polsce północnej, natomiast z południa będzie płynęło już cieplejsze powietrze, szczególnie nad południowo-zachodnie, a następnie południowe województwa. Tutaj te temperatury będą troszkę wyższe. Wiatr zacznie wiać mocniej, szczególnie na wybrzeżu oraz w Polsce Północnej. Tam 40 km na godzinę może powiać. Natomiast to, co się dzieje wokół niżu Kilia, to już jest Saigon. 117, 120, 125 km na godzinę na Islandii. W tym momencie na pewno dużo się dzieje. W nocy strefa opadów będzie dalej przemieszczała się w kierunku Polski południowo-wschodniej i ona zacznie się rozpadać. Nad ranem opadać będzie przede wszystkim w Polsce południowo-wschodniej. Właśnie na wybrzeżu pojawią się mgły. Temperatury spadną, ale zauważcie, że w tej nocy już nie będą poniżej zera. W Polsce, praktycznie centralnej, zachodniej, środkowej, południowej i wschodniej od 4 do 6 bądź 8 stopni Celsjusza. Tylko na północy województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie. Tam od 1 do 2 bądź 3 stopni Celsjusza. Czyli bardzo ciepła noc i bez silnego wiatru, od 10 do 30 km na godzinę. W dzień ten front okluzji już praktycznie zaniknie i opady z nim związane do godzin południowych zostaną wyparte poza nasze granice. No a od północnego zachodu zacznie zbliżać się do nas ten front. Ciepły, następnie front chłodny, opady będą występowały już w godzinach przedpołudniowych w województwie zachodniopomorskim. Z godziny na godzinę ten front będzie przemieszczał się w kierunku Polski Centralnej. Po południu i wieczorem będzie padało już od województwa warmińsko-mazurskiego, aż po województwo lubuskie, lokalnie dosyć mocno. Co idzie z tym frontem? Temperatury. Te temperatury zaczną nam rosnąć, szczególnie w Polsce południowo-zachodniej do 14 stopni Celsjusza, najchłodniej w Suwałkach, tam 8 stopni Celsjusza. Wiatr, szczególnie w godzinach popołudniowych, zacznie nam przyspieszać na wybrzeżu do 40 bądź 50 km na godzinę. Także jesteśmy na przedpolu tego e, utworzenia się tego niżu. Jest to widoczne chociażby tutaj na temperaturach dla Warszawy. Zobaczcie, ten okres, który opowiadałem, to jest tutaj 23, czyli piątek. Przepraszam, 22, czyli piątek. Ja już tak żyję soboto. Natomiast sobotę mamy czyli wzrost temperatury związany z wejściem ciepłego frontu atmosferycznego i potem nagły spadek tej temperatury praktycznie do 2-3 stopni. To jest już, bo bardzo szybko za tym ciepłym frontem atmosferycznym będzie przemieszczał się front, chłodny front atmosferyczny. To będzie też związane z szybkością wiatru, który zacznie przyspieszać i może osiągnąć 60 do 70 bądź 80 km na godzinę potrwa to dosyć krótki okres, potem ten niż bardzo szybko opuści nasz kraj, no ale jednak ten wiatr będzie występował. I, no i tutaj o tym niżu, bo przeglądam modele numeryczne. Zacznę, zacząłem w sumie od modelu Icon. No i widzimy ten niż, który utworzy się tutaj gdzieś w okolicy e, e, w pogranicza Niemiec e, z Czechami i szybko będzie przemieszczał się między innymi przez Polskę południowo-zachodnią, centralną, północną wschodnią, ten niż zacznie i wy... system frontów atmosferycznych z nim związany, bo generalnie ten niż utworzy się w zatoce niskiego ciśnienia na froncie atmosferycznym tym 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 poziomem, które tam wam wcześniej pokazywałem. No i ten niż przemieszczając się zacznie wypierać tym chłodnym frontem atmosferycznym powietrze cieplejsze płynące z południowego zachodu, a więc tu szczególnie w obszarze Polski centralnej Moż możemy mieć całkiem ciekawe zjawiska burzowe. Potem ta cała sytuacja, ten cały niż przemieści się dalej i opuści nasz kraj. Model ECMWF widzi już sytuację ujednoliconą, bardzo podobną do modelu ICON, czyli znów nad e, gdzieś po graniczu niemiecko-czeskim ten niż się utworzy. Będzie przemieszczał się przez Polskę południowo-zachodnią, centralną, północno-wschodnią i tu również te chłodne powietrze będzie wypierało to cieplejsze, które nad Polską południową, południowo-zachodnią i, i również południowo-wschodnią dotrze. No i mamy model GFS, który pokazuje sytuację dokładnie to samą, więc znów niż który będzie wędrował przez Polskę i on znów będzie wypierał to ciepłe powietrze, tym zdecydowanie chłodniejszym. No i tu jeszcze mamy temperatury, temperatury właśnie na ten dzień, czyli na sobotę. No, jak widzimy, ciepłe powietrze przede wszystkim w Polsce Południowej, tam od 11 do 15-16 stopni Celsjusza. No, i bardzo szybko będzie ono wypierane przez te powietrze zdecydowanie chłodniejsze. Tutaj będziemy mieli front chłodny. A żeby zrozumieć ten front chłodny, to ja Wam zaraz o nim jeszcze do, dokładniej opowiem. I ten front chłodny będzie od zachodu w kierunku wschodnim wypierał to ciepłe powietrze. Tu mamy model ECMWF, widzimy sytuację bardzo, bardzo podobną. Tu kolejny model, i również widzimy dobrze zarysowany front atmosferyczny. No i mamy jeszcze GFS. Podobna sytuacja, tylko tu jest różnica taka, że zdecydowanie chłodniej według tego modelu GFS będzie za frontem atmosferycznym chłodnym. I o co chodziło też z tym frontem? Zobaczcie, tu mamy front chłodny, który układa się wręcz poziomo na tych mapach. Tu jest jeszcze sytuacja, która ma być w sobotę w godzinach porannych, przedpołudniowych gdzie jeszcze ten niż się nie utworzył, on się tutaj w tym miejscu gdzieś będzie tworzył. Natomiast w godzinach popołudniowych i wieczornych, gdy on się już utworzy, ten front zacznie kierować się, zacznie tak bardziej się pionizować. Tu jest to bardzo dobrze widoczne bardzo dobrze widoczne i właśnie ten obszar będzie najbardziej niebezpieczny pod kątem burz, ponieważ tu będzie najsilniejsze wypieranie z zachodu na wschód tej cieplejszej masy powietrza. Można by zobaczyć mapy CAPE, na którym będziemy widzieli energię potencjalną dostępną drogą konwekcji. No i zobaczcie, że tej energii tutaj nie ma dużo. Ba, ja bym powiedział, że nie ma praktycznie wcale. Ale tu nie o energię chodzi, tylko o ruchy związane z tym niżem. O ruchy wznoszące chociażby powietrza. To już wystarczy przy tak dynamicznym, przy tak dynamicznym niżu, przy tak dynamicznej sytuacji. To już wystarczy na to, żeby burze powstały. Moi drodzy, zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Burz, żeby być na bieżąco, bo nie wykluczam, że tym razem będziemy z Martą w sobotę w terenie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.